Witam was, moi drodzy. Chwała niech będzie Bogu. Cieszę się, że kolejny raz z Bożej łaski mogę tutaj stać wśród was, dzielić się Bożym Słowem. No i pewnie w niektórych sercach jest pytanie, co były ksiądz powie nam, byłym alkoholikom albo obecnym alkoholikom czy uzależnionym. Wiecie, łączyło nas wspólna rzecz, łączyło nas uzależnienie. Łączyła nas niewola grzechu. I wierzę też, że połączy nas po tych dniach, przynajmniej niektórych z nas, to, że jesteśmy wolni w Chrystusie. Amen. Krótko powiem na temat naszych wykładów, naszych tutaj sesji. Będzie ich w sumie 5. Chciałbym was poprzez w ciągu tych 5 sesji przeprowadzić przez pewien taki proces odkrywania Bożego Słowa, doświadczania bliskiej relacji z Bogiem. Dlatego też wierzę, że kiedy będziesz na wszystkich wykładach, wszystkich sesjach, będziesz miał całość, pewien obraz, który pozwoli ci wprowadzić konkretne zmiany do twojego życia. Tak jakoś się składa, że czasami osoby, które tutaj przyjeżdżają, nie zawsze przyjeżdżają w pełni przekonane i być może myślą sobie, co ja tu robię? Jeszcze dostałeś informację teraz na stołówce, że lepiej, żebyś nie wychodził poza okręg tutaj tego terenu. No to już myślę, no to pięknie, już jakoś muszę tutaj wytrwać te 3 dni. Ja chciałbym ciebie zaprosić, każdego z was, do jednej rzeczy, abyście rozszerzyli trochę perspektywę, pozwolili Bogu rozszerzyć swoje serca. Czasami jest tak, że skupiamy się tylko na jednej rzeczy w naszym życiu, czy na kilku rzeczach, a to sprawia, że tracimy coś szerszego, szerszą perspektywę. Pamiętam, jak kiedyś w Janowicach Wielkich, kiedy tam byłem jeszcze takim wychowawcą w ośrodku dla osób uzależnionych, stąd ten temat jest mi bliski, bardzo mocno memu sercu. Mieliśmy pewnego chłopaka, który był na terapii, miał na imię Waldek. I ten Waldek był takim starym narkomanem, właściwie był najstarszym narkomanem w Jeleniej Górze i jakimś cudem trafił do Janowic, aby doświadczyć wolności w Chrystusie. Ale widzieliśmy, jak ten problem zniszczył jego myślenie, zniszczył jego umysł, jak bardzo mocno zawężył mu patrzenie na rzeczywistość. I pewnego razu Waldek dostał zadanie. Dostał łopatę, taką sztychówkę i miał wykopać, właściwie dalej kontynuować taki murek, dziurę pod mur, pod płot. Rów taki, no dokładnie tak. Miał kopać rów. I wiecie, widziałem go z daleka, jak on coś do tej łopaty gadał. Kopał tą łopatę, rzucał, znowuż kopał dziurę. I co się mu dzieje? Wiecie, płot już był w połowie gotowy. On miał wykopać dalej, ja wiem, 3-4 metry dalej ten rów i chodzi tam, coś macha rękami, rzucił tą łopatę, coś podnosi, kopie, znowuż coś. Mówię, co jest? Idę do niego, mówię, Waldek, o co chodzi? Mówię, panie Darku, to jest bez sensu. Mówię, co jest bez sensu? Po co jakąś głupią tutaj dziurę kopię? Po co ten dół tutaj komuś w tym miejscu? Ja mówię, Waldek, widzisz ten mur? To jest połowa płotu. Ty kopiesz dziurę pod następną połówkę płotu, wiesz? Popatrz trochę szerzej. Widzicie, on popatrzył tylko w tą dziurę, którą miał kopać i to było bez sensu. Nie widział, że to czemuś służy większemu, że za jakiś czas będzie tam stał płot. I czasami jest tak, że się skupisz na jakiejś małej, drobnej rzeczy i cię przyblokuje. I miniesz się rzeczami ważniejszymi. Dlatego zachęcam cię dzisiaj, abyś rozszerzył swoją perspektywę. Bo ja wierzę w to bardzo głęboko, że dzisiaj może nastąpić w życiu wielu z nas, powiem więcej, w życiu każdego z nas przełom. Bóg jest Bogiem przełomów. Amen? On czyni rzeczy niezwykłe. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że jedyną osobą na tej sali, która może sprawić, że doświadczysz tego przełomu, wiesz, kto jest? Nieprawda. Ty jesteś. To ty jesteś tym, który może zatrzymać ten przełom albo w niego wejść. Biblia mówi, Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Nie robi za nich wszystko. Współdziała. A więc zachęcam cię, abyś dzisiaj otworzył swoje serce.
On na pewno zrobi swoje, bo obiecał. Ale ty też musisz zrobić swoje. A wiesz, co jest twoją częścią? Jest decyzja, która brzmi: zaangażuję się na 100%. Amen? Na 100%. Nie na byle jak. Nie tylko, żeby przetrwać to jakoś 2 dni jeszcze. No 3 właściwie. Na 100%. Jezus miał to zawsze na myśli, kiedy mówił, aby i za nim, i się wstecznie oglądać. Pamiętacie o ten pług, do którego trzeba ręce przyłożyć? Ja kiedyś orałem wujkowi mojemu pole traktorem. I ciągle patrzyłem do tyłu, jak ten pług orze. A potem pole było naprawdę slalomem zaorane. On mówi: patrz się do przodu. Ja ci zrobię pierwszą skipkę, będzie taki rowek. Ty tylko pilnuj, żeby twoje kółka tego traktora z tego rowka nie wypadły i będzie dobrze. Ale mnie ciągle kruciło, jak ten pług orze. I potem był problem. 100%. 100%. Zachęcam cię, żebyś zaangażował się w taki sposób. Bóg kocha serca, które są całe dla Niego oddane. Nawet jest jedno przykazanie w Biblii, które mówi, że jak mamy kochać Pana Boga? Nie z serca. Całym sercem swoim. Ze wszystkich swoich sił, tak? Całość. Wszystko albo nic. Tak jest. Ja tego nie wymyśliłem przykazania. To Pan Bóg je wymyślił. Może ciężko brzmi, ale jest Duch Święty, który pozwoli to na wykonać. Nie jesteśmy w tym sami. A więc zachęcam, zaangażuj swoje serce na 100%. Tutaj już wspomniano kilka słów o mnie. Chciałbym powiedzieć, kim jestem. Od 17 lat jestem pastorem zboru w Świdnicy. Jest to miasteczko na Dolnym Śląsku, koło Wrocławia. I tam właściwie jesteśmy z rodziną od 17 lat. Mam 3 dzieci, chłopaka 20, dziewczynkę 17 i najmłodszego, co ma 8. Wymodlony. Czasami, kiedy spotykam ludzi, patrzą na mnie, mówią: co przytrafiło się wam? Mówię: nie, to był wymodlony, nie przytrafiony. Wymodlony. Zresztą, na ile ja znam Biblię, to Biblia mówi bardzo wyraźnie, że każdy jest, jeżeli istnieje, był przez Boga już zaplanowany. Nikt nie jest przypadkiem. Wiesz o tym? Nie jesteś przypadkiem na tej ziemi, ale o tym będziemy pewnie dzisiaj mówić. Kim byłem? To właściwie jest chyba najmniej istotne, kim byłem. Kiedy już mówię swoje świadectwo, które ma 23 lata, a więc już jest takie stare już świadectwo, dojrzałe, to właściwie mogę zaczynać, że dawno, dawno temu za górami i lasami przytrafiło mi się być trochę księdzem. Ale nawróciłem się z tego na szczęście do Jezusa i od 23 lat żyję w wolności. Natomiast pytanie najważniejsze, dlaczego tutaj przyjechałem i dlaczego wy tu przyjechaliście? Wierzę w to bardzo głęboko, że Boże Słowo ma moc. Duch Święty ma moc. On może zmienić wszystko w twoim życiu. Wierzę w to, że On uzdrawia. Wierzę, że On zbawia, wierzę w to, że On leczy, wierzę w to, że On zmienia. Dzisiaj słyszeliście na stołówce już kilka świadectw o potężnej mocy Bożej. Bóg jest to w stanie uczynić. I chcę powiedzieć, jest w stanie to uczynić dla ciebie. Amen? Pomodlimy się krótko przed tymi wykładami. I jeżeli mogę cię prosić, powiedz to dzisiaj w modlitwie. Jezu, na 100%. 100% mojej uwagi, 100% mojego serca, 100% mojego zaangażowania, bo wiem, że jest wielka rzecz do wygrania. Nowe życie w Nim i wolność. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, modlę się o to, abyś te słowa, które są przygotowane, to nauczanie dzisiejsze, jutrzejsze, abyś, Panie, włożył głęboko w serca nasze. Abyśmy, Panie, słuchali Ciebie. Aby przychodziło Twoje życie, aby przychodziło Twoje odnowienie, odświeżenie. Panie, modlimy się o to. Panie, użyj mnie, użyj nas. Daj nam otwarte uszy, abyśmy słyszeli to, co Ty do nas mówisz, Panie, abyśmy mogli doświadczyć cudownej wolności w Tobie, przemiany naszego życia.
Ojcze, modlę się o to, aby Cię Twój Duch Święty też budował w nas wiarę. Począwszy od tego momentu, poprzez każde kolejne wydarzenie, jakie jest przygotowane, aby nasza wiara wzrastała, aby nasza wiara rozwijała się, abyśmy byli zachęcani i zbudowani. O to się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, na tym pierwszym wykładzie słowa chciałbym, tak mam to na sercu położone, abyśmy popatrzyli w swoje życie i też tak zastanowili się, czy Twoje życie, czy moje życie coś znaczy. Jestem świadomy tego, że są tu osoby, które straciły wszystko w swoim życiu, które potraciły zdrowie, potraciły rodziny, potraciły nadzieję. Czują, że wszystko przegrały tak naprawdę w swoim życiu. I kiedy mówimy o tych wspaniałych rzeczach w Jezusie Chrystusie, tak możemy nieraz czuć się, jakby to nas nie dotyczyło. A jednak tak chyba nie jest. Chciałbym zapytać, co widzisz, kiedy spoglądasz w lustro? Wiecie, co ja zauważyłem? Że kiedy ja patrzę w lustro, to najpierw widzę zarost, który muszę zgolić. Przyłapałem się na tym, że rzadko patrzę sobie w oczy, kiedy patrzę do lustra. Robisz tak, mężczyźni? My po prostu nie patrzymy sobie w oczy. My patrzymy, co trzeba zgolić. A co kobiety widzą w lustrze? Już wam powiem co. Mankamenty, które trzeba zakryć. Więc widzisz braki, które trzeba jakoś tam przypudrować. Wiecie, tak naprawdę to jest chyba jedyny powód, dla którego patrzymy na to szkło, na to lustro. Dlatego, że jest pytanie, jak wyglądamy. I ciekawe jest to, że kiedy popatrzymy przez chwilkę i patrzymy, a może być, to dosłownie za kilka minut już nie pamiętamy, że mogło być. I trzeba znowu na to lustro popatrzeć. Chcemy się czuć dobrze, chcemy dobrze wyglądać w oczach innych. Dlatego też te usługi będą miały charakter takiej duchowej łazienki. A więc zachęcę was do tego, abyśmy wszyscy razem poszli do duchowej łazienki i tam spoglądnęli w niezwykłe lustro. To lustro sięga głębiej, sięga duszy człowieka. W tej duchowej łazience będę cię zachęcał, abyś spojrzał nie tylko sobie w oczy, nie tylko na siebie, ale abyś pomyślał, zobaczył, jak Bóg ciebie widzi. Bo moi drodzy, tak naprawdę najważniejsza opinia o nas nie należy do ludzi. Nie należy do naszych rodziców, dyrektora ze szkoły, czy tam z jakiejś pracy, żony czy męża. Najważniejsza opinia o nas należy do Pana Boga. A skoro tak jest, to każdy z nas z tą opinią powinien się liczyć. Amen? Wiecie, dlaczego tak mówię? Dlatego, że pewnego dnia każdy z nas, czy nawróci się, czy nie, czy będzie twierdził, że wierzy w Boga, albo też będzie twierdził, że w Boga nie wierzy, stanie przed Nim. I te opinie usłyszy. Jak wyglądam? Boże, jak ja wyglądam? I Bóg na szczęście ma cudowne lustro w tej łazience, które pozwoli nam poprawić to, co trzeba poprawić, zmienić to, co trzeba zmienić. W tej duchowej łazience są oczywiście też środki, aby nam przywrócić czystość. Jest cudowna, święta krew Jezusa, która nas oczyści z każdego grzechu, z każdego brudu. Jest wspaniała, czysta woda Bożego Słowa, z której możemy się obmyć. I na koniec po tej wstępnej kąpieli w Bożym Słowie są też perfumy. Wiecie, że tam są perfumy duchowe? Dokładnie tak. Olejek Ducha Świętego. Wonność Chrystusowa. Ale w tej łazience nie ma jednej rzeczy i tam jej nie znajdziecie. Nie ma tam nic do makijażu.
Wspaniale. Dlatego, że Boga nie interesuje to, żebyśmy coś zakrywali, zamalowywali, czy się przemalowywali. Ja kiedyś widziałem w internecie takie zdjęcia gwiazd przed makijażem i po makijażu. Ja, dwie różne osoby. Tu normalna kobieta, na którą bym minął na ulicy, nawet bym się nie kapnął, że to jest ta słynna jakaś tam. A potem jest ona po wymalowaniu, po namalowaniu jej nowej twarzy. Nie do poznania. Boga to nie interesuje. Chciałbym, żebyśmy odkryli, że w oczach Bożych jest to piękne, co jest naturalnie piękne. Amen. On nigdy nie przykrywa starego życia jakimś nowym tynkiem, żeby to wszystko było, żeby to ładnie wyglądało. Ludzie mają taką tendencję. Kiedyś Jezus powiedział, przypominacie do faryzeuszy groby pobielane, piękne grobowce, wymalowane, otynkowane, ozdobione. A co jest w środku? Tak jest. Zgnilizna i robaki. A więc wierzę w to, że kiedy dacie się poprowadzić na tych naszych wykładach, zajęciach, wierzę, że z tej duchowej łazienki wyjdziemy odświeżeni, wyjdziemy nowi i wyjdziemy pachnący. Amen? Chcesz czegoś takiego? Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób zachęciłem do tego, żebyście przyłożyli teraz ucho do tego, co będzie zwiastowane. A więc pierwsze bardzo dzisiaj ważne pytanie podczas tej sesji jest takie. Czy Pana Boga w ogóle obchodzi to, jak ja wyglądam? Dzisiaj ktoś nawet to powiedział na tych świadectwach. Jak taki wielki, wspaniały, potężny Bóg chciałby na mnie, marnego człowieka, zniszczonego człowieka, zwrócić swoją uwagę? Wiele razy słyszałem, jak ludzie mówili, ej, pastorze, Bóg ma ważniejsze sprawy niż tam jakieś moje życie. Co go tam obchodzą moje takie tam problemy? Inni mają gorsze. Inni mają jeszcze gorsze. Cały świat ma gorsze niż ja. Co ja tam się będę do tego Pana Boga tam dobijał? Nie będę mu zawracał głowy. Brat Adek to powiedział, nie? Panie, daj mi 40 lat. A wiesz, nie chcę ci głowy zawracać. Tak nieraz myślimy. Za tym stoi bardzo drugie ważne pytanie. Czy w takim razie Boga obchodzi moje życie? Czy go to w ogóle interesuje? I wiesz, kiedy widzisz swoją sytuację, wielu z was ma takie sytuacje, gdzie jakieś choroby, uzależnienia, być może rozbite rodziny, być może poranienia wynikające ze zdrady małżeńskiej, z jakiejś utraty pracy, kłopoty finansowe, jakieś długi, a może samotność, może coś innego. Kiedy widzisz te zniszczenia wokół siebie, to jest to pytanie, czy Boga w ogóle obchodzi moje życie? Jeżeli tak, to dlaczego takie ono jest? Może gdyby go obchodziło bardziej, to takie by nie było. Czasami były to przyczyny, te sytuacje stały się przyczynami, dla których sięgnąłeś po alkohol. Żeby nie cierpieć, żeby jakoś ból ukoić. Być może właśnie w tych narkotykach szukałeś jakiejś ucieczki. Albo czasami to był powód, dla którego wszystko straciłeś. Właśnie te środki. Alkohol, narkotyki. Mogło być to przyczyną, ale też mogło być skutkiem. No i teraz takie pytanie. Czy moje życie obchodzi Boga? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie fragment z Biblii. Jest zapisane to w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 31-32. Niezwykła historia. Niektórzy z was ją słyszeli na pewno już nieraz. Być może jest ktoś, kto pierwszy raz ją będzie słyszał. I jeżeli pierwszy raz ją będzie słyszał, proszę cię podnieść na chwilkę rękę do góry, bo chcę to zobaczyć, okej? Opowiedział im też taką przypowieść. Oczywiście chodzi o Pana Jezusa. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo, w jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazda. Czy jest ktoś, kto nigdy tej historii nie słyszał? Na chwilkę ręka. Jest jedna osoba, dwie.
Okej. Okay. Dlatego do was bardzo proszę, szczególnie wy słuchajcie uważnie, dobrze? Co dziwnego jest w tej historii? Wiecie, co mnie dotknęło? Jaki rolnik, jaki ogrodnik, ktoś, kto ma działkę, bierze jedno ziarnko i wsadza do ziemi. Ktoś tak chciał z was ogórki na przykład na działce? Mówi, mam ziarnko ogórka, muszę go zasadzić. Jak się sieje? Dużo się sieje, tak? Rolnicy, jak jadą na pole, to tam mają cały siewnik tych ziaren. Wiele wysiewają. Jezus mówi, że rolnik wziął tylko jedno ziarenko. Nie wysiał całego worka. O co mu chodzi? Ktoś powie, ale Jezus nie był rolnikiem, był cieślą. To się może nie znał. I sobie wymyślił, że po prostu mam jedno ziarko gorczycy jeszcze. Ja przywiozłem to ziarenko. Tak mi się przypomniało, że mam w nogurze. Ono jest troszkę mniejsze jak główka od szpilki. Gdybym miał to na palcu, to byście nawet go nie zauważyli. No i był człowiek, który miał rolę, kawał ziemi i wziął jedno ziarnko i włożył w ziemię. Wow. Robi wrażenie, co nie? A więc jeżeli nie chodzi o to, że Jezus ma na myśli plon, to miał jakiś w tym cel. Wiecie, co mi Pan Bóg pokazał ostatnio? Pokazał mi, że Bóg zwraca swoją uwagę na najmniejszą jednostkę. Dla Niego każdy jest ważny. Nawet może się czujesz, że takie malutkie ziarnko gorczycy, niezauważalne przez innych. Idziesz ulicą, mijasz znajomych, którzy cię mijają tak, jakby ciebie w ogóle nie było. Ja mam taki trochę na Facebooku znajomych. Znamy się na Facebooku tak, ale na żywo jakoś się nie rozpoznajemy. Jejko, to mój znajomy z Facebooka poszedł. Nie zauważył mnie nawet. Być może masz takie osoby, być może tak się czujesz właśnie, taki niezauważalny. My sami byśmy tego ziarka nie zauważyli, ale Bóg je widzi. Pomyślcie o tym. Bóg nie tylko widzi to pojedyncze, malutkie ziarenko, ale także widzi niezwykły, potężny potencjał, jaki w tym ziarenku tkwi. Amen? Co chcę dzisiaj powiedzieć tobie? Że być może czujesz się jak takie małe ziarenko gorczycy, nic nie warte, niezauważalne, ale chcę ci powiedzieć, Bóg widzi w tobie potężny potencjał. Widzi możliwość zmiany. Amen? Pomachajcie do mnie, nie bądź tacy sztywni. Ja wiem, że jesteście w budynku kościelnym, ale to nie znaczy, że trzeba być sztywnym. Pamiętam, jak kiedyś byłem księdzem, dawno temu. I wszedłem do tego gmachu, do budynku kościelnego i tam w czasie mojej mszy jakieś dziecko zaczęło się kręcić i tak sobie tam coś buczeć. I nagle babcia, która była koło niego, powiedziała, cicho, jesteś w kościele. Ja też tak słyszałem wiele razy od swojej babci. Cicho, nie kręć się, jesteś w kościele. I dlatego Kościół zawsze się tam kojarzy, że ma być cicho i się nie kręcić, tak? Super, tylko gdzie to jest w Biblii, żeby się nie kręcić i być cicho. I tak nam to zostało, zobaczcie. Wszyscy są cicho i się nie kręcą. Dla mnie to jest wygodne, jako dla mówcy, bo się na mnie wszyscy tutaj skupiają uwagę. Ale kiedy mówię, powiedz amen, no to powiedz amen, nie bój się, to nie grzech. Można się odezwać. Powiedz koledze, to nie grzech. Powiedz, no rusz się, to nie grzech. Nawet, że jesteśmy w kościele. Aleluja. Zobacz, Bóg widzi potencjał w takim ziarenku. I mówi, potem to wyrasta na wielki krzew i nawet tam ptaki mogą mieć swoje gniazda. Ja wierzę, że Jezus niekoniecznie miał na myśli tylko to ziarko gorczycy. Wierzę, że to chodzi tutaj o nas, o każdą osobę. Bóg w każdym z nas widzi potencjał. W każdym z nas. Zauważyliście, że tak naprawdę wszystko zawsze zaczyna się od jednego? Jest to Boża zasada. To z powodu swego jedynego Syna Bóg stworzył wszystko, co jest. Jest taki wspaniały fragment w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, 15-16 wersecie, który myślę warto często sobie przypominać, bo on nam pokazuje, dlaczego my to w ogóle jesteśmy.
Mowa tu jest o Panu Jezusie, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czyli ty i my, ty i ja, czy panowania, czy trony, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. I uwaga, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A, po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy stworzeni dla Niego. Dlatego On nazywa się Panem, dlatego On nas odkupił, nabył nas dla siebie, ponieważ jesteśmy stworzeni dla Niego. Ile osób było na początku w ogrodzie Eden? Na samym początku. Jedna. Kto to był? Adam, tak. Z powodu jednego Adama Bóg uczynił ogród, żeby go uprawiał, go strzegł i w nim mieszkał. Bóg nie stworzył miliona ludzi, a teraz wam coś wymyślę, dla jednego Adama. Pamiętacie Noego? To dzięki Noemu przetrwał świat zwierząt i ludzi. Jeden sprawiedliwy. To z powodu jednego Lota Pan zatrzymał Sodomą i Gomorą, dopóki Lot tego miasta nie opuścił. To z powodu jednego świętego Bożego Syna Bóg przebaczył wszystkim, nam wszystkim, każdy grzech. Widzisz tą zasadę? Bóg działa od jednego. I chcę ci powiedzieć, że dzisiaj twoja wolność też zacznie się od jednego. Jednego kroku w stronę Jezusa. Jednego tak dla Niego. Dlatego zachęcamy was wszystkich tutaj, aby w tych dniach taki krok uczynić. Pamiętaj, pojedyncze ziarnko gorczycy oznacza, że każde życie dla Boga jest ważne. Amen? Wyznamy coś wspólnie? Powiesz takie zdanie? Moje życie jest ważne? Moje życie jest ważne. A teraz powiedz koledze, moje życie jest ważne. A jak on nie wierzy, to powiedz mu, twoje życie też jest ważne. Halleluja. To jest ważne. To znaczy dla niego twoje i moje życie się liczy. Dlatego nie jest najważniejsze to, jak ono dzisiaj wygląda, w jakim jesteś stanie, ale ważniejsze jest to, jak może wyglądać. Amen? Popatrzcie, ziarko gorczycy nie robi wrażenia na nas. Żadnego właściwie. Kiedy jednak jest złożone w ziemię, następuje pewien proces. Następuje obumarcie ziarna, co wymaga czasu, a potem następuje wzrost, co też wymaga czasu. I kiedy przychodzimy na to samo miejsce za jakiś czas, widzimy ładny krzew. Tak, żeby było prościej. Widział ktoś kiedyś żołędzie? A widzieliście dęby? I porównajcie żołędzia i tego dęba. Z takiego żołędzia potężny dąb może wyrosnąć, tak? Ale to wymaga czasu. Dlatego pierwszy krok jest bardzo ważny, aby przyjść do Jezusa, aby z Nim się pojednać, aby mógł zaistnieć początek naszej przemiany i naszego życia. Bo widzisz, kiedy Bóg patrzy na ziarno, to też widzi potencjał tego ziarna, widzi, co z niego może wyrosnąć. Jest taki psalm w Biblii, 138 chyba 8, albo 9, nigdy nie wiem, się dwa psalmy kręcą, gdzie napisane jest, że w Bożej Księdze zapisano wszystkie nasze czyny, zanim jeszcze którykolwiek się wydarzył. Bóg widzi całość. Bóg widzi całość. Bóg widzi ciebie i twój potencjał. A więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli to do serca bardzo mocno, to Boże objawienie. Bóg działa z powodu jednego. Z powodu ciebie też dzisiaj będą się działy rzeczy niezwykłe. Amen. W Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby... Nie wszyscy, nie? Ale aby każdy. Bóg jest zainteresowany każdym. Każdym z osobna. Nie wszystkimi, nie masą ludzi. Nie ludzkością. Każdym z tej ludzkości.
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. My czasami tak lubimy robić jak inni. Czego pijesz? A, bo wszyscy piją. Czego kradniesz? No, bo wszyscy kradną. Czego nie pracujesz? No, nikt nie pracuje. Nie wiem, gdzie się obracasz, w jakim środowisku, ale tak nieraz bywa. Na innych. Pytam syna, czego się nie uczyłeś? Tato, nikt się w ogóle nie uczy. Aha, dobra. Czemu chodzisz do kościoła? Bo wszyscy chodzą? Bóg jest zainteresowany każdą osobą. On nie będzie słuchał wymówek, Panie Boże, bo wszyscy, bo tamci, bo inni, bo tak wszyscy robili, tak wszyscy mówili, tak wszyscy myśleli, tak się wszyscy ubierali. On powiedział, mój syn na to przyszedł, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Bóg jest niezwykły w tym. On jest zainteresowany tobą i twoim zbawieniem. Twoim życiem i jego przemianą. I dzisiaj, nie wiem, czy to pastor, czy brat Janek, to też o tym wspominał, że to życie, które daje Pan Jezus, naprawdę jest niezwykłe. W Ewangelii Jana czytamy w 10 rozdziale, w 10 wersecie, czytamy takie coś, że Jezus mówi tak, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Nie tylko przeżyły jakoś takoś, żeby jakoś przetrwały, ale żeby miały życie i obfitowały. Pan Jezus tego chce dla ciebie. A więc zachęcam ciebie. Bóg działa z powodu jednego. Bóg dzisiaj będzie działał z powodu ciebie i mnie. Amen? Czy to nie jest powód, żeby teraz Panu Bogu oddać chwałę za to klaskami? Halleluja. Halleluja. Pomyśl przez chwilkę, jakie są tego konsekwencje, że Bóg chce działać z powodu ciebie. Co to dla nas oznacza? Dzisiaj znowuż o tym słyszeliśmy podczas śniadania, podczas tej prezentacji o godzinie 9. To znaczy, że możesz Mu zaufać w każdej swojej sprawie. W każdej. Nie wiem, jakie macie problemy. Jest jakiś wspólny ich mianownik tutaj, który nas tutaj sprowadził. Ale każdy z nas ma troszkę inne. Nie jesteśmy tylko kalką problemów. A więc możesz Mu zaufać w każdej swojej sprawie. Wierzę, że dzisiaj będziemy tego doświadczać i jutro i pojutrze, że kiedy zaufasz Jezusowi, doświadczysz uwolnienia. Doświadczysz nowego narodzenia. Doświadczysz przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem. Ja pamiętam, kiedy w 1994 roku, w tamtym tysiącleciu, Boże, jak ja długo żyję, w tamtym tysiącleciu miałem taką noc, kiedy szukałem bardzo mocno Boga. To był pewien proces, który trwał przez jakiś tam czas, ponad rok czasu. To była taka szczególna noc. Pamiętacie, tutaj brat zdradził, że byłem księdzem, no tak się stało. I wtedy Duch Święty, to był grudzień, już miałem iść spać, wtedy Duch Święty do mnie dał takie pytanie, gdybyś tej nocy zmarł, gdzie się znajdziesz? I to było pytanie, na które nie miałem odpowiedzi. Nie wiedziałem, gdzie. Mówię, Boże, ja nie wiem, gdzie. No do nieba to ja wiem, że aż takim świętym księdzem to nie byłem. Żeby tak do nieba od razu. Zresztą ten Kościół naucza, że tak nie ma, tak lekko, że tak od razu. Do czyśćca, no to jest takie dobre miejsce, taki pośredniak do nieba. Tak. Tam za niezbyt dobry, ale tu wystarczający. I tak myślę do piekła, księdza, ja byłem wtedy młody człowiek jeszcze. Poświęciłem się dla Pana Boga i tak mnie Bóg do piekła wrzuci. I mówię, może czyściec. Co Biblia mówi o czyśćcu? Nie ma takiego miejsca. Duch Święty mówi, nie ma takiego miejsca. Gdybyś tej nocy zmarł, jesteś zgubiony. I pamiętam, kiedy wyznałem Mu swoje grzechy, kiedy oddałem serce Panu Jezusowi, właśnie ten Boży pokój wypełnił moje serce. I jakimś cudem już mnie nie opuszcza od 23 lat. Z czego się bardzo cieszę. I wiesz, może Ciebie też nie opuścić, jeżeli Mu zaufasz.
Dlatego, że Jezus jest genialny w kwestii naszego zbawienia. Kiedy wyznasz mu swoje grzechy, on ciebie oczyści, staniesz jego dzieckiem, stare naprawdę będzie stare. Dlatego czasami jeszcze wspominam, że byłem księdzem. Tak jak ty byś mógł mówić, byłem alkoholikiem, byłem narkomanem, byłem nawet grzesznikiem, tak? Byłem. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. I co więcej, jeżeli mu zaufasz Jezusowi, to on też uwolni potencjał, jaki jest w tobie. Potężny potencjał, jaki jest w tobie. Ja mam taką prośbę, czy mogliby na chwilkę powstać te osoby, które kiedyś były uzależnione, a teraz pomagają innym i tutaj ich przywożą te osoby i szukają te osoby, kochają te osoby. Wstańcie na momencik, dobrze? Wstańcie śmiało. Ja bym też tak Bogu oddał chwałę za to. Dziękujemy wam za to. Wiecie co? Bóg zobaczył was potencjał. Żadnego oklasku? Nic z tego, nikt? Widzisz, kiedyś to było ziarenko, które żyło tylko dla siebie. Teraz pomaga też innym. To znaczy, że kiedy ten krzew wyrośnie, daje schronienie dla ptaków niebieskich, tak mówi Pan Jezus. A więc kiedy twój potencjał się rozwinie, przestaniesz tylko żyć dla siebie samego, będziesz dla innych wsparciem i schronieniem. Amen? Taki jest tego cel, a więc ja wierzę w to, że po tych dniach skupienia wyjedziesz stąd. Ile nas tutaj jest? 60, 80? A nie, zaokrąglę do 100, żeby było prościej. Wyjedzie 100 osób, które będą za jakiś czas takim krzakiem dającym innym schronienie i pomoc. Po to nas Jezus uwalnia. Nie tylko po to, żeby nam było dobrze, ale żebyśmy mogli być pomocnymi dla innych. Bóg jest Bogiem o niezwykłej mocy. Zmienił moje życie, zmienił życie wielu z nas. Także to uczyni dla ciebie. Dlaczego? Bo on działa z powodu jednego. Amen? On nie omija ludzi. Pamiętacie ślepego Bartymeusza? Wszyscy go mijali. Szedł tłum ludzi, mijali go wszyscy. A kiedy odważył się krzyknąć: Jezu, pomóż mi, to co ci wszyscy robili? Cicho, nie przeszkadzaj teraz, tutaj mistrz przechodzi. Gdzie się będziesz pałętał? Jeszcze nie widzisz w ogóle, gdzie masz iść, będziesz tu się kręcił. Pod nogi wejdziesz mistrzowi. Jezus go nie minął. W tej całej wrzawie, w tym całym tłumie on ten głos usłyszał. I co powiedział? Przyprowadźcie go do mnie, tak? I co oni powiedzieli? Chodź, mistrz cię woła. Zerwał się, pobiegł. I znamy tę historię. A więc Jezus nie ignoruje ludzi. Dlaczego? Bo za każdego z nas zapłacił cenę na krzyżu w swojej krwi. Każda dusza, każdy człowiek dla niego jest cenny i ważny. Dlatego Bóg nigdy nas nie powołuje z jakiegoś miejsca, aby nas zostawić w tym samym miejscu. Nawet kiedy na nowo się narodzisz, to on nie chce, żebyś był ciągle nowonarodzonym dzieckiem karmiącym się mlekiem. Bo naszym celem jest przynoszenie owocu. Amen? To jest niezwykła rzecz. Inaczej nie rozwiniesz potencjału. Co by się stało, gdyby na przykład Jan Sebastian Bach, albo Beethoven, albo jakiś tam słynny malarz Matejko, im się przytrafiło i zostali na wieki w Pampersach. I tacy byli przez cały czas. Nigdy by się nie rozwinęli. Nie słyszelibyśmy ich cudownych utworów, wspaniałych utworów muzycznych. Nie widzielibyśmy tych obrazów, jakie namalowali. Dlaczego? Bo potencjał został w ziarnie. Amen? I tak duchowo nieraz jest, że kiedy mówisz, a byle się tylko nawrócić, jakoś to będzie. Doczekamy do przyjścia Pańskiego. To jest marnowanie potencjału. Bóg widzi w tobie potencjał i on cię nie zostawi w tym miejscu. On ma moc uwolnić ten potencjał. Ale o tym będziemy mówić na następnych sesjach. Jak to Bóg robi? W jaki sposób to Bóg uczyni? Dlatego teraz chciałbym nas poprowadzić w modlitwie. Skłońmy swoje głowy przed Panem Jezusem. Duchu Święty, ja teraz ciebie tutaj zapraszam, abyś w taki teraz nowy, świeży sposób dotknął każdej osoby. Panie, oddajemy ci chwałę.
Tak jak potrafisz teraz, podziękuj Bogu za swoje życie. Nawet jeżeli teraz widzisz je jako małe ziarnko gorczycy, niewarte wiele, czy nic niewarte, podziękuj Bogu nie tylko za to ziarko, za to życie, ale za potencjał, jaki Bóg włożył w to życie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nas, ludzi, że tutaj każdego z nas powołałeś, Panie, do wielkich, wspaniałych rzeczy. Że napełniłeś nas swoim pokojem i radością, Panie. Że dajesz nam marzenia, sny, Panie. Że Ty masz wobec nas swoje marzenia i pragnienia, Panie. Ojcze, modlę się o to. I dziękuję Ci za to, co Ty czynisz w naszym życiu. Panie, proszę Cię, abyś teraz dotknął każdego serca, Panie Jezu. Abyś obudził w nas wiarę, przeświadczenie, że życie każdego z nas, jak tutaj teraz stoimy, jest ważne przed Tobą. Jest cenne przed Tobą. Że Ty, Panie, masz dla nas rzeczy niezwykle przygotowane. Swój wspaniały plan, który chcesz, Panie, w nas rozwinąć i go zrealizować. I dziękuję Ci, Jezu, za Twoją troskę o nas. Że do tego dnia dożyliśmy. Za to miejsce, które, Panie, jesteśmy. Tak, Panie, dziękuję Ci za zbór w Ustroniu, Panie. Za to miejsce. Ludzi, którzy tutaj wkładają swoje serca, Panie, aby to ziarenko gorczycy mogło zacząć wydawać, kiełkować, rozwijać się i przynieść w konsekwencji wspaniały plon. I też, Ojcze, modlę się o tych, którzy jeszcze zmagają się w swoim duchu. Przydaj im wiary. Panie, otwórz oczy. Daj nam widzieć siebie tak, jak Ty nas widzisz. Ojcze, o to się modlimy w Twoim imieniu. I Panie, już teraz przez wiarę wyznajemy, że ten potencjał, jaki złożyłeś w każdym z nas, Ty, Panie, wykorzystasz i rozwiniesz przy naszej współpracy z Tobą. Jezu, Tobie oddajemy chwałę i cześć, uwielbienie. Amen. Amen.